W sobotę 1 czerwca na Stadionie Miejskim imienia Jerzego Arceusza odbyła się impreza plenerowa pod nazwą Dzień Dziecka w Raciążu. Mimo kapryśnej pogody pojawiło się wielu spragnionych zabawy uczestników, zarówno tych małych i nieco większych. No, póki co przyjęliśmy po watę cukrową dla Marcysi. Bardzo smaczne. Mam zamówić jeszcze picie z kolą. Były hot dogi, gofry, wata cukrowa, popcorn, zakręcony ziemniak, granita i lemoniada. Dzieci mogły wziąć udział w warsztatach artystycznych z Iwoną Mysiakowską-Jeznach, warsztatach sensorycznych z Moniką Rogowską, warsztatach art-terapii i nauki gry w szachy z Anną Dobrzeniecką-Puchalską oraz grach plenerowych z Miejskim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji. Na stoisku Komisariatu Policji w Raciążu można było uzyskać informacje na temat profilaktyki uzależnień. W dniu 1 czerwca bieżącego roku jednostka strzelecka 1863 imienia Powstańców Styczniowych UNIECK życzy wszystkim dzieciom na świecie, a tym z Polski najbardziej, zdrowia, pomyślności, spełnienia wszystkich marzeń i oby dziećmi byli jak najdłużej. I z takim przesłaniem: wiara, nadzieja, miłość. Wiara na dziś, nadzieja na jutro, miłość na zawsze. Pamiętajcie, pozdrawiamy Was serdecznie. W imieniu burmistrza miasta Raciąża Michała Skarbowskiego oraz całej Rady Miejskiej w Raciążu składam najserdeczniejsze życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. Życzę Wam, wszystkim nam w sumie dzieciom, aby każdy dzień był pełen przygód, śmiechu i beztroski. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Wszystkie atrakcje były bezpłatne. Z okazji tego wspaniałego święta wszystkim dzieciom życzymy wielu powodów do uśmiechu i radości, samych sukcesów, rozwijania swoich talentów i pasji oraz beztroskiej zabawy. Życzą pełniący obowiązki dyrektora Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji Krzysztof Niedziałkowski oraz pracownicy. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Miasto Raciąż, Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Raciążu, Komisariat Policji w Raciążu, Zespół Szkół w Raciążu, Jednostkę Strzelecką 1863 UNIECK i LKS Błękitni Raciąż. Szczególne podziękowania należą się wolontariuszom z Zespołu Szkół w Raciążu.